Cześć, siemanko ludziska. Z tej strony Mateusz i to jest kolejny odcinek z Farminga 2019. Oczywiście seria Spadkobierca, mapa Pola Brudnowska. Jak widzicie na ekranie, dwa ciągniki. Jeden to jest nowy nabytek, który jest podczepiony pod prasę. Także dzisiaj sobie pojedziemy trochę poprasować słomę. Niestety nie udało mi się nagrać żniw. Znaczy, mam nagrane, ale chciałem to zrobić w formie timelapsa. Ale niestety program do montażu mi tutaj coś nie chce tego całego nagrania wczytać. Nie wiem dlaczego. Jak mi się uda to ogarnąć, to po prostu tego timelapsa zobaczycie po tym nagraniu. Także pojedziemy sobie dzisiaj poprasować. Ale zanim pojedziemy poprasować, to pojedziemy na łąkę i tą łąkę sobie przetrząśniemy, bo jak wiecie z poprzedniego odcinka, albo z dwóch poprzednich to było, nie, z poprzedniego chyba to odcinka było, byłem kosić trawę na nowej łące, także pojadę teraz tam i sobie to przetrząsnę. Oczywiście pożyczyłem od sąsiada przetrząsarkę. Ma taką fajną przetrząsarkę. Firma SIP, 3,5 metra bodajże szerokości. Bardzo fajna przetrząsarka. Nie wiem, czy nie odkupię tej przetrząsarki właśnie od sąsiada, bo on już tutaj łąki na troszeczkę większą skalę już tutaj poszedł. No i po prostu ta 3,5-metrowa już jest mu trochę za mała. A tutaj na moje tutaj hektary w zupełności to wystarczy. Oczywiście tutaj do 60 nowy nabytek. Już mam tutaj zamówionego tura. Konsole już przyjechali zamówić. Założyć. Także już jest tutaj bardzo fajnie, już tutaj wszystko wygląda, jest założona. Oczywiście będzie drugi remont tej 60. 60, w sumie nie 60, tylko 40. Będzie drugi remont, także prawdopodobnie się zmieni kolor. Nie będzie już zielona, tylko najprawdopodobniej będzie czerwona. No, także tak to będzie tutaj wszystko wyglądało. Kabina, nie wiem, możliwe, że zostanie taka, jaka jest. Tur oczywiście będzie czarny. Ja już Wam na szybkości pokażę. Tur oczywiście będzie taki, jak tutaj mam w 30. No, sobie przyszedłem. Dobra. Czyli tur będzie po prostu taki, jak tutaj jest w tej 30. Tylko, że będzie czarny. Mam nadzieję, że tutaj będzie to wszystko pasować do 60. Jeszcze tutaj tylko sobie sprawdzę dźwięki, jak to wygląda. Jest na 40. Dobra, zrobimy pojazd na 30, żeby tutaj mnie było lepiej słychać, bo trochę się tutaj pobawiłem jeszcze też ustawieniami z mikrofonu i nie wiem, czy jest to lepiej, czy jest gorzej. Także jakby tutaj coś było nie tak, by mi jakoś dziwnie było słychać, no to wybaczcie. Ale mam po prostu inaczej mikrofon ustawiony. Wydaje mi się, że jak robiłem próbne nagranie, to jakby ten mój głos było bardziej słychać. Po prostu poziom głośności mu poprawiłem, podniosłem. Także no, mam nadzieję, że będzie lepiej mnie słychać. No ale to się wszystko okaże po całym tutaj nagraniu. Także no mówię, jakby coś było nie tak, no to przepraszam. Jeżeli jest nie tak, no to możecie też mi napisać w komentarzu, że jeszcze coś mam tutaj sobie przestawić. Dobra, tutaj nic nie jedzie, to lecimy sobie tutaj na lewo. Także zaraz sobie tutaj przetrząśniemy. I jak sobie przetrząsnę, to polecę na szybkości z powrotem na gospę.
zasiędziemy w MTZ-a i może z 2-3 przejazdy sobie zrobimy i sobie tam trochę sprasuję tej słomy, bo no nie mam praktycznie wcale. Także tutaj na szybkości będę chciał tutaj to wszystko zrobić, także najprawdopodobniej resztę sobie sprasuję już poza odcinkiem. Nie wiem, jak to tutaj wyjdzie właśnie z tym sianem, ale mam nadzieję, że uda mi się to ogarnąć chociażby na odcinku. Może niekoniecznie tutaj zgrabianie, ale chociaż prasowanie. Fajnie by tutaj było, jakbym sobie tutaj te prasowanie zrobił. Ale to wszystko się okaże. I tak naprawdę, jak to tutaj wszystko wyjdzie. Ogólnie mam taką cichą nadzieję, że do tego czasu, jak już przyjdzie mi zbierać baloty, no to tutaj 60 już będzie zaopatrzona w tura, to już ten tur przyjdzie. I tak jak już Wam powiedziałem wcześniej, że tura już mam zamówionego, tylko czekam, aż tutaj on przyjedzie i tylko że tutaj się założy i będzie cykalafon. Także oby tutaj on przyszedł jak najszybciej. Dobra, lecimy sobie tutaj. Myślę, że nie będę tutaj raczej chyba przetrząsać całego pola. Zresztą zobaczymy, jak to tutaj pójdzie. Bym tak troszeczkę szybciej jechał, bo z nią chyba można 19 na godzinę jechać. Chociaż na 60 i 19 na godzinę to tak chyba trochę za szybko mi się wydaje. Ale myślę, że te 17, myślę, że spokojnie można by było tutaj lecieć z nią. Czekajcie sobie to zmienię. O, na 17. Dobra. Także tak sobie polecimy te 17. I tak sobie myślę, że chyba całego tutaj nie będę przetrząsać. Zresztą no zobaczymy za chwilę, jak to wyjdzie. Myślę, że podnosić chyba raczej. No nie wiem, chyba bym musiał tutaj podnosić. Bo tak. No jak nie będę podnosił, to będzie za dużo mijaku. Więc raczej będę musiał tutaj sobie podnosić. No, ale ogólnie myślę, że nie powinno tutaj być jakoś najgorzej z tym przetrząsaniem. Powinno pójść to w miarę spoko. Ogólnie miałem taki zamiar jeszcze, żeby tutaj iść w baloty, siana kiszonki. Znaczy z trawy. Trawę robić po prostu w baloty i owijać to po prostu. Ale nie wiem dlaczego. Miałem taki problem, że jak sprasowałem trawę, i to nie tylko tutaj na tej mapce tak miałem, bo miałem to na różnych innych mapach, bo sprawdzałem to. To po sprasowaniu, jak podjeżdżałem na przykład już ze zwiniętym balotem pod owijarkę, to ten balot po prostu mi znikł. Nie wiem dlaczego się tak działo, ale znalazłem w internecie update jakiegoś tam Majze Plus właśnie na te wszystkie tutaj te zielonkarskie sprawy. Po prostu pobrałem i wrzuciłem. I ten problem ustąpił. Natomiast jest drugi problem, że ten balot po prostu się nie zamienia w kiszonkę, tylko jest jakaś tam inna nazwa, jakaś, nie wiem, nawet z angielskiego jakaś tam nazwa jest. I jest problem tego typu, że po prostu mi żadna obora
jego balota nie przyjmuje. Także no nie wiem, o co tutaj chodzi. Jeżeli ktoś ogląda do tego momentu i wie, co może być przyczyną, no to bardzo bym prosił tutaj o to, żeby tutaj napisał, co może być przyczyną lub co można w takiej sytuacji zrobić, bo naprawdę no nie wiem, już nie mam pojęcia, co tutaj może być przyczyną. Bo jakby tutaj na przykład się coś działo tylko na tej mapie, no to mógłbym stwierdzić, że po prostu coś tutaj jest z tą mapą nie halo, ale po prostu mi się to dzieje na każdej innej mapie. Znaczy dzieje, działo, dopóki nie pobrałem tego Majze Plus. Ale też już po pobraniu tego Majze Plus też żadna obora mi tego nie przyjmuje. Czy to jest na tej mapie, czy to jest na jakiejś innej mapie. Po prostu żadna obora już tego owiniętego balota no po prostu nie przyjmuje. Także jedyne co, jak będę robić tutaj trawę baloty, no to będzie to po prostu robione siano. A jeżeli chodzi tutaj o na przykład kiszonkę z trawy, to najprawdopodobniej będzie po prostu silos. Aczkolwiek muszę to jeszcze po prostu sobie poza odcinkiem sprawdzić, czy wszystko będzie tutaj działać bez problemu. Bo oczywiście zanim tego Majze Plus nie pobrałem, no to trawa tutaj w silos też niestety mi tutaj silos tej trawy nie chciał przyjmować. Także coś tutaj ewidentnie jest nie tak. Nie wiem, czy to jest wina jakiegoś moda, czy jak. Nie wiem, nie mam pojęcia. I tak samo też się dzieje z balotami, na przykład jak chcę na przykład inną prasą, na przykład prasuję, no to mi nie wychodzi po prostu mały taki balot, jak jest z tej Sipmy, co mam, tylko po prostu wychodzi duży balot, jakby on po prostu był zbugowany, ten balot, i on jest po prostu jakoś tak dziwnie powiększony. I nie wiem, czy to jest przyczyna tego samego właśnie, czy to jest po prostu jeszcze inna przyczyna. Nie wiem, nie mam pojęcia, aż tak się na modelingu tutaj nie znam, więc ciężko mi jest tutaj cokolwiek stwierdzić, czy to jedno i drugie jest powiązane, czy jedno i drugie jest tutaj czym innym spowodowane. Tego niestety nie wiem. Ale mówię, zobaczymy, jak to tutaj wszystko pójdzie. Jak to wszystko wyniknie poza odcinkiem. Tak samo też nie mogę na przykład kosić na przykład zielonego zboża na kiszonkę. Nie wiem, czy jest do tego jakiś specjalny mod, czy nie. Wydaje mi się, że zanim się tutaj zaczęło tak pierdzielić wszystkimi farmingami, ten kto mnie ogląda od dłuższego czasu, to pewnie wie, o czym mówię. Ale wydaje mi się, że wcześniej chyba mogłem kosić. Nie wiem, nie pamiętam. Nie pamiętam tego naprawdę. Także ciężko mi tutaj powiedzieć, czy tutaj mogłem kosić, czy nie. Dobra, łąka przecięśnięta, także myślę, że poza odcinkiem sobie już pojadę i sobie ją sprasuję. Dobra, niech tutaj ruski sprzęt się odpala. Ja sobie tutaj otworzę bramę. No już tutaj lecą gadać, także trasa podczepiona, także lecimy. Czekajcie, dobra, ok, wszystko działa, bo właśnie nie pamiętałem, czy brałem wersję, że ma być ze sznurkami, czy bez sznurków. No bo jakby była wersja ze sznurkami, no to jeszcze bym musiał na szybkości skoczyć sobie
na sklep te sznurki zakupić. Ale mam wersję tutaj. Mam wersję bez sznurków, także ciśniemy na pole. No, także mam nadzieję, że tutaj uda mi się zmontować ten tutaj odcinek z tego koszenia. Po prostu go zobaczycie po tym odcinku. Jeżeli nie, no to postaram się nie wiem, czy na następny, czy za dwa odcinki. Zależy, jak to tam wyjdzie wszystko z tutaj dorastaniem tych wszystkich zbóż. Będziecie tutaj przężyto. Przężyto? Przężyto, bo już teraz nie pamiętam. Żyto. Żyto tutaj jeszcze widzicie jest zielone. Jeszcze tutaj, a to już sobie poza odcinkiem ogarnę tutaj nawożenie, bo jak widzieliście, miałem tylko 33. Także tutaj jeszcze nawożenie muszę zrobić, zanim tutaj dojdzie, bo jak już będzie gotowy do zbioru, no to już mi tutaj niestety, ale nie przyjmie. Także muszę sobie to poza odcineczkiem ogarnąć, także zaraz jak tutaj skończę tylko nagrywać, to biorę się tutaj ostro za to gonienie tutaj różnych tych wszystkich prac. Dobra. Zrobimy sobie najpierw te poprzeczniaki. Mam taką cichą nadzieję tylko, że tutaj nie będzie fikusa robić i tutaj baloty nie będą wychodzić większe, bo się chyba wkurzę, jak tak się stanie. Zaraz się okaże, jak tutaj ładnie dobiję do pełna. Dobra. Teraz chwila prawdy. Jest mały. Dobra. Ok, także jest git. No i właśnie o takie baloty mi chodziło, bo jak dobrze pamiętacie, jak grałem na mapie Eastern, to tam niestety baloty jakieś takie dziwne powiększone mi się robiły, a wcześniej się coś takiego niestety nie działo, więc tutaj nie wiem, o co chodzi. Jak ktoś tutaj jest na tyle ogarnięty i wie, o co tutaj chodzi, co tutaj może być przyczyną, no to naprawdę no chciałbym, żeby tutaj ta osoba mi napisała i ewentualnie pomogła. Na pewno będę bardzo, bardzo wdzięczny. No także myślę, że tutaj po dwa baloty na jeden przejazd będzie, także bardzo fajnie. Także trochę tych balotów mi tutaj chyba da. Dobra, no i mamy zaraz trzeciego balota. No, dalej dobiję. O, i mamy 100%. Tutaj niestety mi na skrajniaku wyszło, ale to trudno. Dobra, przejedziemy sobie jeszcze tutaj skrajniak. Przejedziemy sobie tutaj skrajniaczek. Tutaj mi jakoś tak dziwnie się usypało, to wezmę to też tutaj, zbiorę sobie od razu. Ok. Tutaj sąsiadowi trochę owiec sobie jedziemy, ale to nikt nic nie widział. Dobra, i lecimy przejazd kolejny. No, także tak to tutaj wszystko wygląda. Wracając jeszcze do tematu tutaj, tura do tej mojej 60, to jak już ten tur będzie, no to 30 najprawdopodobniej pójdzie do sprzedania. Razem z turem najprawdopodobniej, bo jak tutaj już mam minę lub razem mówionego, no to
bez sensu, żebym tutaj tego tura sobie zostawiał, bo tak czy inaczej tur będzie inny. Także raczej tutaj idzie do sprzedania z turem i raczej z całym osprzętem, bo tutaj osprzęt już będę do 60 miał oczywiście większy, bo zamówiłem po prostu razem tutaj z turem cały tutaj osprzęt, także będzie tutaj nowy osprzęt i całość mi wyszła, żeby was nie skłamać, coś około 10 tysięcy. Razem z tą konsolą już tutaj, tutaj już wliczam całą tą konsolę, która już jest zamontowana. Całość wyszło gdzieś jakieś 10 tysięcy, tam 9 800 chyba, czy jak, no coś takiego. Także nie wiem, czy to dużo, czy to mało, ale po prostu tak mi tutaj firma to wyceniła. No, także oczywiście, że tutaj mały remoncik, tutaj już powiedziałem, tej 40 będzie. I będzie to już prawdopodobnie nie 40, a normalnie 60. Albo 55, zobaczymy. Zobaczymy, jak to tam wyjdzie, bo będzie oczywiście silnik zmieniany. Także zobaczymy, jaki tutaj uda się ten silnik dorwać. Fajnie, jakby była tutaj już normalnie 60, bo miałaby wtedy troszeczkę więcej mocy, a 55 by miała tam, nie wiem dokładnie, ile 55 ma, ale chyba tak jak jest tutaj oznaczenie, że niecałe tam 55 koni. Dobra, małe komplikacje tutaj były. Czemu mi to nie zbiera teraz? Dawaj. Jadziemy z tym koksem. No, także nie wiem. Przerwało mi nagle nagrywanie i straciłem wątek. Nie wiem, o czym mówiłem. No dobra, nieważne. Już tutaj się nie będę dalej rozgadywać. Po prostu przejadę ten przejazd do końca. Ten przejazd i będziemy sobie już tutaj odcineczek kończyć. Także kto ogląda do tego momentu, to zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, subskrypcji oraz komentarza. Subskrypcja oczywiście z dzwoneczkiem, tak aby być na bieżąco z wszystkimi filmami. I co? Ja się będę już pomału z wami żegnać. No tak, zagadałem się, a tutaj prasa pełna. Także ja się będę z wami pomału żegnać. Jeszcze tutaj tylko przejadę sobie. Dobra, to wyrzucimy tutaj. No gdzie lecisz? Gdzie lecisz w balocie? No, także zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, subskrypcji oraz komentarza, bo to naprawdę motywuje do dalszej pracy. Także co? Ja już Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka do końca. Zapraszam na kolejne nowe materiały, bo mam nadzieję, że już te materiały tutaj się zaczną pojawiać częściej, bo no też mam tutaj małe remonty jeszcze w pokoju, także też mam tutaj troszeczkę utrudnione nagrywanie, ale mam nadzieję, że już to pomału będzie wszystko wracać do normy. Także jeszcze raz dzięki za obejrzenie. Zapraszam na poprzednie materiały, jak i na te nowe materiały, a będzie się naprawdę działo. Także serdecznie dziękuję za obejrzenie i do następnego odcineczka. Trzymajcie się, strzałeczka, na razie, cześć.